Mateusz, dwa pierwsze spotkania sparingowe za nami, bilans treflem 1-1. Jak ty widzisz te dwa spotkania? Co w naszym zespole wyglądało dobrze? Na pewno w wczorajszej grze bardzo dobrze graliśmy obrona. Też udawało nam się odrzucić zawodników od siatki. Dzisiaj było troszeczkę więcej chaosu, ale też można znaleźć fragmenty dobrej gry. Myślę, że i tak zagraliśmy w miarę dobrze i idziemy do przodu. A jak ty na swoją grę spojrzysz dzisiaj i wczoraj, to widzisz różnicę, co jest dobrze, a co do poprawy? Znaczy, cały czas odczuwam, że brakuje u nas kompletu zawodników w drużynie, ponieważ Tref grał naprawdę bardzo szybką tą piłkę. Widać, że już u nich to zgranie powoli zaczyna wychodzić i nieraz w bloku było ciężej. Na pewno na zagrywce muszę się bardziej poprawić, a tak cały czas do przodu.